Najpierw oczywiście trener powie kilka słów, a później zaczniemy z pytaniami. Yeah, I don't think I have much news. Very good training session in the afternoon. It was looking very good. We have 22 players on board. I have to say that not everybody is in the same shape. Two or three players who yes, are ready to participate in the game, but probably not 90 minutes. So we have a last test now here, and then in that way we will make the decisions. And for the rest, everything is okay. The preparation goes well. The atmosphere in the team is more than great. Everybody is very focused to make tomorrow a very good game, and of course a successful game. So in that way, we are missing nothing at all for the moment. Jedyne co mogę powiedzieć to tyle, że wszyscy zawodnicy są właściwie zdrowi i gotowi do gry. Poza może dwoma, trzema, którzy nie są może gotowi na grę 90 minut. Wczoraj mieliśmy bardzo dobry trening, przygotowania idą zgodnie z planem, idą dobrze. Atmosfera w drużynie jest też naprawdę bardziej niż dobra. Wszyscy są skoncentrowani i chcą po prostu tutaj jutro zagrać bardzo dobry mecz i wygrać. To właściwie tyle, co mogę powiedzieć. Którzy to piłkarze nie są gotowi na 90 minut? Well, we know that Blazikowski is still a little bit struggling with the injury. It's not a very nice injury, it's a painful injury. And I also told you that it's not only the injury, of course, that in this way he was not playing the last 3 months. So that means that he is also a little bit struggling to be in good shape as a football player. The medical staff worked very hard and very good with Zeb Lakov. And we will do this afternoon also in this way. The last test in relation is him. Szynolak had problems, but I think the problems are solved. But once again, for that you have a final training session, and then we will make exactly the 18, and from the 18 now the 11. Kuba Błaszczykowski przede wszystkim odczuwa jeszcze skutki tego urazu żeby tej kontuzji. To nie jest miła kontuzja, bo po prostu bolesna. Także poza tym nie grał jeszcze 3 miesiące, także to nie jest tak, że on jest w pełni również gotowy jako pod względem takim piłkarskim. Sztab medyczny też ciężko pracuje z Michałem Żołbakowem, żeby w pełni formy był. Jacek Szymowej miał drobne problemy, też już z nim teraz wszystko w porządku. Panie trenerze, ilu zmian możemy spodziewać się w porównaniu do meczu z Irlandią Północną w podstawowym składzie? We have several changes, of course, because it's a different opponent, and we have to bring a team what is in that way a little bit different from last Saturday. I can't give you the number. I just told you that I still have doubts about two or three players, but there will be a different starting 11. Let me say it that way, yes. Tak, przewidujemy zmiany przede wszystkim ze względu na to, że jest to inny przeciwnik. Poza tym no, będzie to nieco inny mecz i oczywiście te zmiany wprowadzamy. Tych zmian będzie kilka. Mam do tej chwili wątpliwości jeszcze z dwóch, trzech pozycji. Natomiast tak naprawdę no, to mogę powiedzieć, że to będzie trochę inna jedenastka niż na mecz z Irlandią Północną.